Siema, Ercyświr, jesteśmy na Mistrzostwach Polski halowych, offroadowych na Darzynie w halach Tak Expo. Dzisiaj jest, wczoraj zawody są dwudniowe, dzisiaj jest niedziela, biegi finałowe. Wczoraj była sobota, były kwalifikacje. Ja się nie mam czym chwalić, ale za to mogę Wam pokazać trochę zawodów. Teraz będzie jechała finał E bodajże klasy bagusów 2WD w przełącze. Zobaczycie. Tam są stoły serwisowe, to Wam później pokażę. A teraz będzie sobie jechał bieg finał E bodajże. Bagusów 2WD, czyli powiedzmy Ci najbardziej w pewien sposób początkujący, ale powiem Wam, dzięki temu, że Wam pokażę, to zobaczycie, ile się dzieje. Będzie widowiskowo, a szczególnie jak wystartują na tym wallu. Teraz sobie trochę ćwiczę. Na tym wallu będzie się na początku działo. Idę się założyć, będą startowali tam z prostej. Słuchajcie, ten zakręt, tu będzie fajnie. A tu to już będzie po prostu, powiem Wam, poezja. Wiecie co? Zobaczymy, czy z tamtej strony będzie lepiej widać, żeby to lepiej uchwycić. Sprawdzimy. Właśnie się zastanawiam, chyba stąd Wam pokażę, tu będzie lepiej wszystko widać. Lepiej będzie widać wywrotki. A jak wystartują, to będzie się działo. Na razie sobie. Witam, gotowy. Witam, gotowa. W tym finale na starcie, więc zaraz ich nakręcimy, zobaczycie. Będzie się działo. Więc dajemy serducha, udostępniamy, żeby wszyscy widzieli, gdzie się działo. Jak będzie zaraz wesoło. Uwaga, zaraz będą startowali. 10, 9, 8. Tu będzie się działo, uwaga. Ten finał będzie wesoły, mówię Wam. I poruszyli, zobaczcie, co się zaraz tu będzie działo. Jest, tam już się dzieje. Aż tak źle nie było, Wam powiem. Jadą, zapitalają. Prosta uwaga na proste, może model. Czysta prosta. Jesteśmy na mistrzostwach polskich halowych. Finał E 113,5. Przygotuje się. Zapraszam na kontrolę techniczną najpierw. Jadą, biegi są 5-minutowe. A tutaj prosta uwaga na prostej. A tutaj mamy jedynego rodzynka startującego, dziewczynę. Na wszystkie klasy. Jedyna jesteś, Sandra. Tak, nie ma siostry. Nie ma, posłuchajcie, jedyna dziewczyna, która dzisiaj jeździ. Pokaż swojego bagusa. Jeździ bagusem 2WD. To jest X-Ray. Jedzie w następnym finale. Pancerny X-Ray. Ten co? Pancerny. Tak widzicie, tak go nazywa. To jest Sandra, jedyna nasz rodzynek. Pokazuję Wam dalej finał. Jeżdżą. Corner. A tutaj mamy Szymona. Szymon nie nakręcił. Szymon, jesteś na live. Pokaż, czym jeździesz. Cześć. No, zaraz jadę w biegu cieniasu, w biegu E. Nie, tu jedzie najweselszy bieg, potem jeszcze nie. Zaraz jadę w biegu cieniasu, w biegu E. Nie, tu jedzie najweselszy bieg, potem jest cieniasów, tak? Dobra, okej. Co z konkursem? Konkurs zacznie się w nadchodzącym tygodniu. Jak się zacznie, to się dowiesz. Ile pojedzie taki Wasz model RC? Zależy, jakie silniki, regulatory, jakie baterie się włoży. Te gdzieś dochodzą między 60 a 70 na prostej, tak? Ale to posłuchaj, nie jest prędkość najważniejsza, bo zobacz, ile jest przeszkód, ile jest kopek. Tutaj bardziej liczą się umiejętności, a nie prędkość. I panek Roman, którego nie ma.
6 car 7 car 9 5 car 11 5 car 10. Serwis, widzicie, dwoi się i troi, modele podnosi. Szef koziołkował na drugą stronę. Next group make ready. Zaraz będzie następna grupa, ja wam pokażę, gdzie się serwisują modele. Dobra. O, i tu się zadziało. Pamiętamy model, puść, masz to jest super. Uwaga. Dzięki. Sterują sobie stamtąd, tam widzicie stoją. Na górze stoją, nikogo się nie boją. Modele rozwalają, serwis zatrudniają. Jest wesoło. O. Biegi są 6-minutowe, znaczy 5-minutowe. O. Biegi są 6-minutowe, znaczy 5-minutowe. Lorczak, nie wjeżdża liderowi w tył. Tam dalej się nie, sędziowie, tam dalej na końcu. Łuczkowski, Kamiński, Dąbrowski, tego jest pierwsza dwójka po 13 ochrony pod mają. Jesteśmy, mówię, na halowych, ochrodowych mistrzostwach polskich, na drużynie. Startuje kilka różnych klas modeli. W tej klasie 2 WD Bagi akurat chyba z 7 finałów czy 6 startuje, tyle ludzi jest. Są jeszcze pozostałe klasy. Ta przeszkoda jest tak zwany, to jest wall, tak? Się rozjechali. Za chwilę skończy się wyścig. 5-minutowe są wyścigi na hali. Model i jeszcze model niebiesko-biało-czerwony. Masz przepuść, dubel. Teraz jak ci ludzie skończą swój bieg, tak, to oni pójdą przebrać się w takie kamizelki i będą serwisowali tych, co tutaj będą jechali. Bieg się skończył, teraz jak przekroczą tą linię, to zobaczcie, jaki ładny model. To jest model Kuby. Pokaż go jeszcze raz wszystkim. Zobaczcie, jaki wypicował. Woskiem go nasmarował. Wypicował. Dobra, oni już skończą. Pójdę wam pokazać miejsca serwisowe, gdzie siedzą ludzie. Woskiem go nasmarował. Wypicował. Dobra, oni już skończą. Pójdę wam pokazać miejsca serwisowe, gdzie siedzą ludzie i modele serwisują. Sebastian, koniec wyścigu. Wyścig drogi. Pójdę wam pokazać, gdzie modele ludzie serwisują. Tutaj jest sędzia tego. Tutaj jest sędzia techniczny. Sędzia techniczny robi pomiary. Tu stoją sobie puchary. Tutaj jest Kuba. Kuba też ma TikToka. I serwisują swoje modele. Siedzą, naprawiają, robią. W brodzie grzebią. Pokaż swój model. Pokaż, co ty tam masz. No takie mało. To jest Bagus 2WD. Tu macie silnik i regulator. To jest tak zwane combo. Tu są tak zwane kable. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest, to są kable. I dobrze przylutowane, można z nimi zrobić tak. Tak. Ale nie róbcie tak. Właśnie, tu macie wentylatorek. O. Potworek wentylatorek. Tak, tak. Ale nie róbcie tak. Właśnie, tu macie wentylatorek. O. Potworek wentylatorek. Tu jest serwo, które odpowiada za skręt modelu, jak widzicie. Popycha takim drążkiem. To jest zeszlifowane przez karoserię. Tak, nieważne, to jest karoseria. Tu mamy pchełkę, ona odpowiada za naliczanie czasu. Przyjeżdża się przez taką pętlę, która jest pod torem i szczytuje jej unikalny numer. Co wam tu jeszcze pokazać? Tu się wkłada baterię po środku. Fajne podkładki X-Raya, bardzo drogie. Najważniejsze, bo słuchajcie, to niczemu generalnie nie służy, ale wygląda ładnie i są bardzo drogie. I daje prędkości plus 15. Tak, plus 15, wiecie co, ale do wyobraźni. No. Nieprawda, sprawdzone. To Adrian ma swój kanał na TikToku, możecie do niego zaglądać. Zapraszam. Jak się to nazywa?
Zaraz wam pokażę, jak się nazywa. Więc do Adriana zaglądajcie. Jego kanał też oglądajcie. Zaraz. I polubiajcie. I polubiajcie. Zaraz. I polubiajcie. I polubiajcie. Zaraz wam pokażę. Jak się włączy. Zobaczcie, zaraz pewnie nie chciał pokazywać, że gołe baby ogląda. Tak się nazywa jego kanał. Pewnie nie chciał pokazywać, że gołe baby ogląda. Tak się nazywa jego kanał. To jest jego model. Badajcie również na stronę DZRC Familia na Facebooku.